Cześć wszystkim, ja się nazywam Jacek Honkisz, a to jest Hawkeye, czyli cotygodniowe podsumowanie tego, co działo się w tenisie w ubiegłym tygodniu. No, w tym tygodniu wyjątkowo jesteśmy na półmetku turnieju, bo Indian Wells zaczęło się w środę, w zasadzie zaczęło się w poniedziałek od kwalifikacji. Natomiast dopiero dzisiaj twoje drugie mecze w tym turnieju będą rozgrywać i Hubert Hurkacz, i Iga Świątek. Także powiemy o tych pierwszych meczach, o pozostałych Polkach i o Magdalenie Adi, o Magdalenie Frank, które rywalizowały, ale niestety już nie rywalizują w tym turnieju. Kilka słów o tych największych nazwiskach, które jeszcze grają, zarówno w drabince panów i pań. No i oczywiście deblowe zwycięstwo Hurkacza, Ram Salisbury. Natomiast niestety w drugiej rundzie Krecz Dimitrowa w singlu i tym samym poddanie meczu Vancouverem. Także była taka mała nadzieja na jakiś jeszcze deblowy sukces Huberta. Niestety już jej nie ma, ale może to i lepiej. Nie przedłużając, zacznę od właśnie Huberta Hurkacza, od tego, jak grały z Aleksejem Popyrinem. Bardzo dobry mecz, bardzo solidnie, bo ja się osobiście obawiałem Popyrina. To też jest zawodnik, który ten sezon nie jest dla niego specjalnie dobry, nie jest dla niego korzystny. On parę lat temu wydawało się, że ten australijski tenis może trochę pociągnąć, może być tym, który dojdzie do Alexa de Minora i razem będą w najlepszej 20-30 tego turnieju. Natomiast Australijczycy mają też taką tendencję do kapitalnych występów u siebie na Australian Open, a później jakby przygaszania, gaśnięcia na przestrzeni całego sezonu. No i gdzieś tam zgasł nam Alexei Popyrin. Natomiast jak na przykład Hubert Hurkacz grał we Francji, tam wygrał ten pierwszy mecz, ale w trzech setach z Szewczenką, to dla mnie troszeczkę tak pachniał też ten mecz z Popyrinem, że on się może tak skończyć. I chociaż zaczął się właśnie w ten sposób, że Hubert Hurkacz musiał się bronić przed przełamaniem, to był w stanie go obronić. Wygrał pierwszego seta 6-3. W drugim secie od razu zaczął od przełamania i po prostu bardzo, bardzo solidnie dochodził do wygranych swoich gemów serwisowych. Utrzymywał je i po prostu wygrał go pewnie 2-0. To jest bardzo solidny wynik. Oczywiście nie jest to jakiś wielki papierek lakmusowy. Trudno mówić Aleksej Popyrin wielkie zwycięstwo. Natomiast to jest też taki mecz, który Hubert potrzebuje wygrywać takie mecze. Wiemy, że gra w Kalifornii, wiemy, że gra w Stanach. To jest jego okolica, jego ulubione miejsce do gry w tenisa i mam nadzieję, że udowodni to po raz kolejny. Natomiast patrząc na całą karierę Huberta, on miał naprawdę wiele takich meczów, gdzie miał jakieś wielkie zwycięstwo, świetny turniej, dobry wynik, nawet na szlemie jakimś, chociaż ich nie było za dużo, ale zazwyczaj w tych turniejach przed szlemem, a później na tych dużych turniejach gdzieś tam gasło. I teraz wygrał turniej we Francji, później pojechał, gdzie teraz w zeszłym tygodniu przegrał przecież właśnie dwa tygodnie temu oczywiście, no bo teraz to był pierwszy tydzień Indian Wells, ale dwa tygodnie temu, gdzie przegrał z Nowakiem Dżokowiciem, a teraz mógł znowu przegrać taki mecz prosty, łatwy, pierwszej rundy. Nie, na szczęście udało się tego uniknąć. Pewne zwycięstwo. 7 asów zaserwowanych w tym drugim secie. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobry rezultat. I ta pewność serwisowa to jest coś, co przyda się dzisiaj wieczorem. A dzisiaj wieczorem zmierzy się z Tommym Paulem. Tommy Paul, który gra, na pewno zaczyna swój najlepszy sezon w życiu. Wszedł do top 20 rankingu singlowego i wydaje mi się, że może zostać tam na dłużej. Ostatnio porażka w Acapulco w trzech setach z Alexem de Minorem, ale wcześniej przecież półfinał Australian Open. Jeszcze wcześniej też całkiem dobre rezultaty. W zasadzie jedna tylko porażka z Radu Albotem ostatnio w ćwierćfinale turnieju ATP. I to była taka porażka, która w zasadzie na przestrzeni całego tego sezonu, tych 2,5 miesiąca, no to jest jedyna taka porażka, którą realnie trzeba patrzeć jako taka wpadka Tommy'ego Paula, jako coś, co naprawdę można się zaczepić o to i złapać takiej nadziei, że może faktycznie Tommy Paul zagra słabiej. Natomiast jeżeli patrzymy na przestrzeni całego tego roku, tego sezonu, no to naprawdę wygląda to bardzo solidnie i niebezpiecznie ze strony Hurkacza. Oni na razie mierzyli się ze sobą raz w takim oficjalnym meczu, to była końcówka sezonu 2021.
Tam wtedy, kiedy Hurkacz w Paryżu doszedł do półfinału, to w jednym z pierwszych meczów właśnie mierzył się z tym Polem. Wygrał 2-0, 7-5, 7-6, dosyć wyrównane. Natomiast 2-0. Wcześniej w tych pandemicznych czasach mierzyli się ze sobą dwukrotnie na zasadach tam UTR Pro Series, tam takie mecze, gdzie rozgrywało się do 4 wygranych gemów, do 2 wygranych setów. 2 razy wygrał Hubert w tym z Tommy Polem, natomiast myślę, że to nie jest jakiś specjalnie odnośnik tego, jak będą sobie radzić panowie dzisiaj na kolcie. Natomiast kursy też nie są przypadkiem. One rozkładają się w zasadzie 55-45 na korzyść Huberta Hurkacza i wydaje mi się, że trochę tak to może wyglądać. Bardzo ważny mecz dla Huberta, bo następna runda prawdopodobnie z Felixem Orzechem Alessim, oczywiście jeżeli Hubert dzisiaj wygra. Trudny mecz, zwłaszcza, że Kanadyjczyk też nie gra wybitnego sezonu i jest na pewno zawodnikiem do ogrania. Wydaje mi się osobiście, że jest łatwiejszym zawodnikiem do ogrania niż aktualnie właśnie Tommy Paul. Później, wyżej, już zostaje właśnie prawdopodobnie Carlos Alcaraz, który nie przekonywał mnie na mączce, wygrał turniej, potem finał w Rio, natomiast nie grał jakoś wybitnego tenisa. Tutaj, w tym pierwszym meczu z Thanasiem Kokkinakisem, bardzo przekonująco. 2-0, pewne, dobry mecz, zwłaszcza właśnie na serwisie. Tam ponad 80% piłek wygranych i po pierwszym, i po drugim. 84% łącznie wszystkich piłek z serwisu. To jest świetny rezultat i to też pozwala zobaczyć, że jednak Carlos Alcaraz, chociaż jest postrzegany jako właśnie następca Rafaela Nadala, no to jednak Carlos Alcaraz chyba preferuje tę nawierzchnię twardą. On to zresztą kiedyś podkreślał, ale gdzieś się na niego patrzy czasami jak na zawodnika z nawierzchni ziemnych. Jako właśnie ten południowy Hiszpan, człowiek, który jednak na tej mączce spędził lata swoich młodzieńczych, dalej młodzieńczych lat, ale tych pierwszych lat tenisa, jakoś tak się też patrzy na Hiszpanów, ale on chyba zdecydowanie jednak preferuje nawierzchnię twardą. Zaczął tutaj grać na hardzie i od razu zaczęło to wyglądać o wiele lepiej. Zobaczymy, jak to będzie na przestrzeni całego turnieju. Miejmy nadzieję, że też zdrowie dopisze właśnie Carlosowi Alcarazowi, bo to jest coś, co czasami daje się we znaki. No ale oprócz tego przecież przegrywa Casper Ruud z Christianem Garinem, z Chilijczyk, który też kiedyś przecież był w top 20 albo bijał się o okolice top 20. I teraz wypada gdzieś koło pierwszej setki. Fatalny ten zeszły sezon, jeszcze poprzedni też bardzo słaby. Tutaj naprawdę dwa kapitalne mecze. Najpierw z Nishioką, teraz z Ruudem. Oprócz tego porażka Stefanosa Tsitsipasa przecież z Jaredem Thompsonem. No to Australijczyk, którym moim zdaniem nie ma prawa przegrać zawodnik takiej rangi jak właśnie Stefanos Tsitsipas. Zresztą Jareda Thompsona już w tym turnieju nie ma, bo w tej nocy przecież Tabilo, Chilijczyk, który też miewał o wiele lepsze czasy niż te, był w stanie wygrać właśnie z Australijczykiem, awansować dalej. Gdzieś zupełnie się Stefanos Tsitsipas w tym turnieju zagubił. Przegrana w decydującym secie, w tiebreaku decydującego seta, więc też w męskiej drabince czystki, zwłaszcza z dołu, natomiast u góry jest właśnie Tommy Paul, Hubert Hurkacz, Felix Auger-Aliassime, no i jest właśnie Carlos Alcaraz. Któryś z nich będzie grał w półfinale, pewnie w finale nawet. Także zobaczymy, jak będzie wyglądała właśnie gra Huberta. Ja wierzę, że chociaż to Tommy Paul gra u siebie, to on gra w Stanach, to jednak Hubert Hurkacz też gra w pewien sposób u siebie. No i też pokaże swoją najlepszą dyspozycję właśnie na tej nawierzchni i w tym miejscu. Natomiast u pań, tam mieliśmy aż trzy nasze reprezentantki. Oczywiście mówiłem w zeszłym tygodniu, żeby i Hurkacz, i Świątek spokojnie w tym drugim tygodniu grali, żeby jeszcze Magda grała, to by było super, ale niestety ona Semu Raducanu, też trzeba to sobie przyznać, nie wylosowała najlepiej. Nie trafiłem z jakimś szczęściem specjalnym, chociaż wiadomo, Raducanu dosyć różnie wygląda, natomiast tutaj wyglądała solidnie. Lina też grała bardzo dobrze do pewnego momentu. Ona grała dobrze do 4-1 w pierwszym secie i 30-0, tam było 4-2 i 30-0 przy swoim serwisie Linet i wtedy przegrała 4 punkty z rzędu. Następnie zupełnie też się posypała przy stanie 5-5, przegrała swój serwis, Raducanu serwowała na zwycięstwo w secie, Linet odrobiła, no ale w tej breaku była po prostu słabsza. W drugim secie też już nie była w stanie Linet specjalnie przekuć tego
jakichś dobrych piłek, jakichś pojedynczych zagrań na całe gemy. Ona straciła swój serwis dwa razy, miała szansę odrobić stratę przełamania, nie była niestety w stanie tego zrobić i przegrała dosyć gładko, 6-2 w tym drugim secie, dosyć gładko. I kolejny raz oczywiście mogę trzeci tydzień rzędu mówić o tym, jak radzi sobie właśnie Magda Linet bez swojego serwisu, bez dobrego serwisu. Natomiast ja tylko zostawię statystykę Emmy Raducanu, bo ona po pierwszym secie wygrała 20, po pierwszym serwisie wygrała 28 z 32 rozegranych piłek właśnie po pierwszym serwisie. 88%, niebywała skuteczność i to też zrobiło po prostu kolosalną różnicę. Teraz bardzo ciekawe, jak będzie radziła sobie Raducanu, bo gra z Haddad Mają, czyli zawodniczka naprawdę bardzo solidna. Tam zdecydowanie te kurty 50 na 50 i ja nie odważyłbym się stawiać na żadną z nich. Jestem ciekaw, jak poradzi sobie Raducanu. Też kibicuję, szczerze mówiąc, Brytyjce, bo później w następnej rundzie może zagrać właśnie z Igą Świątek, która zagra z Bianką Andreescu. Bianca Andreescu też nie gra jakoś wybitnie dobrze w tym sezonie. Też w tym sezonie, właśnie w tym turnieju z Peyton Stearns wygrała po 3 setówce. Wcześniejsze też mecze, porażki i w Dubaju, w pierwszych rundach ostatnich turniejów. Także Bianca Andreescu wydaje mi się, że jest w łatwiejsza do ogrania niż w zeszłym roku w Rzymie, gdzie też panie się ze sobą mierzyły. Tam było 7-6-6-0. Taki dziwny wynik, ale na korzyść Igi Świątek postawiła się naprawdę w pierwszym secie Kanadyjka. Natomiast tutaj myślę, że Iga powinna sobie po prostu z Kanadyjką poradzić łatwiej, szybciej i zwłaszcza w tym pierwszym secie. Wydaje mi się po prostu, bo Iga w pierwszym meczu wygrała 11 gemów z rzędu, było 6-0, 5-0 i nawet miałam piłkę meczową przy tej stanie 5-0 i mogła odprawić Claire Liu na rowerku w zasadzie. Natomiast udało się wygrać tego gema Amerykance i wygrała tego honorowego gema, natomiast na więcej nie było jej stać. Też pierwszy serwis i 80% wygranych piłek, ale przecież tam właśnie, co jest ciekawe, to trzeba patrzeć też ile wygranych piłek po pierwszym serwisie i też jaki procent z tego. Tam naprawdę Iga ponad 70% piłek serwisów wchodziło właśnie po pierwszym, co jest też bardzo, bardzo dobrą, ważną rzeczą. Ponad 60% tych piłek wygranych przy serwisie rywalki bardzo dobrze grała Iga Świątek i też obiegały sieć nagrania, właśnie kiedy Iga radziła sobie w tych trudnych warunkach, jak ona biegała na nieprawdopodobnie. Wiemy, że na Indian Wells te korty są troszkę wolniejsze, one przypominają bardziej nawierzchnię ziemną, jeżeli chodzi właśnie o fizykę. No i to zdecydowanie jest na korzyść Igi Świątek. To jest coś, co może być jej wielkim atutem, jej przewagą i taką szansą na to, żeby po prostu te 1000 punktów obronić. Zobaczymy test dzisiaj kolejny. Kolejny test, a więc właśnie trudny mecz z Bianką Andreescu. Później prawdopodobnie Emma Raducanu bądź Haddad Maja. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast pierwszy mecz daje ogromne nadzieje na to, że zagra bardzo dobrze. Mieliśmy jeszcze jedną Polkę, a tą Polką była Magdalena Frech, która zresztą w ogóle w tym turnieju miała się nie znaleźć. Ona przegrała z Kruger w finale kwalifikacji. Kruger dostała się Takeman, przegrała w dwóch setach. Frank weszła jako lucky loserka i mówiłem, że Linet nie miała szczęścia do losowania. No to szczęście uśmiechnęło się zatem do Magdaleny Frank, bo ona się w turnieju znalazła. Trafiła na Lazaniewską. To też jest Belgijka, która była do ogrania, ale też zdecydowanie nie była faworytką Magdalena Frank, zwłaszcza po tych swoich ostatnich meczach. A tutaj była w stanie odrobić, przegrała pierwszego seta, odrobiła straty, wygrała w tym trzecim secie. Tam było 2-2, serwowała Magdalena Frech, musiała się bronić przed trzema breakpointami. Wyszła ze stanu 0-40, wygrywając 5 punktów z rzędu, a później już naprawdę jakby ta mentalna strona już była na korzyść Polki. Wygrała 6-2, odebrała dwa razy serwis rywalce i zagrała w drugiej rundzie. Już grała przecież on Jaber, wygrała pierwszego seta i była naprawdę na już jedną stopą, jedną nogą, bo naprawdę on Jaber nie grała nic wybitnego. Jedną nogą w trzeciej rundzie, ale niestety on Jaber okazała się lepsza i w drugim secie, w trzecim, 6-1 w tym trzecim secie, natomiast w dwóch gemach naprawdę nawiązała walkę z rywalką przy właśnie serwisie Tunezyjki, natomiast niestety, Jaber jeszcze za wcześnie, natomiast ten turniej
wydawało się, kolejny raz można było powiedzieć, znowu Magda Frank źle, znowu te kwalifikacje nie udało się. Ale tutaj awansowała, dostała odrobinę szczęścia i naprawdę pokazała się ze świetnej strony i pokazała, że zasłużyła na ten uśmiech losu i zagranie w głównej drabince. Zagrała w drugiej rundzie, szkoda, że nie jeszcze dalej, bo mogło być naprawdę pięknie. Natomiast tutaj też z Wundruszową wygrała w trzeciej rundzie, też trudna drabinka, ale też turniej ogromny, wszystkie najlepsze zawodniczki świata tutaj rywalizują. I też trudno o jakieś łatwe mecze. Trudno łatwe mecze. Teraz to jeżeli chodzi o Polki i tylko pokrótce o dwóch rywalkach Igi Świątek. Sabalenka, Rybakina. Sabalenka w trzeciej rundzie będzie grała z Krejcikową. W pierwszej rundzie grała z Rodiną. 6-2, 6-0. Na papierze świetny wynik, ale pamiętajmy, po drugim serwisie nawet połowę punktów nie wygrała. I widać serwisowo naprawdę niektóre zawodniczki nie radzą sobie aż tak dobrze. Z tego względu właśnie, z tego względu jak radzą sobie, jaka to jest nawierzchnia. Ona jest wolniejsza, trochę trudniej gra Sabalenka. 4 razy musiała się bronić przed przełamaniem. Wszystko wybroniła oczywiście, natomiast to i tak jest taki wynik, którym na przykład na Australian Open nie zawsze się mierzyła z takimi statystykami. W drugiej rundzie nie musiała w ogóle na kord wychodzić, bo Sekurenka poddała mecz jeszcze zanim się rozpoczął, także od razu w trzeciej rundzie, ale tu będzie grała z Krejcikową. Krejcikowa, która przecież oddała tę przysługę w cudzysłowie Idze Świątek i odprawiła Sabalenkę wcześniej w Dubaju, natomiast to okazało się taką niedźwiedzią przysługą, no bo koniec końców to Krejcikowa triumfowała w tym turnieju. Natomiast jak poradzą sobie teraz obie panie? Wydaje się, że też te warunki mogą bardziej trochę wspierać Czeszkę, ale czy będzie w stanie utrzymać taką dyspozycję? Zobaczymy. Jeżeli chodzi o Rybakinę, no to ta zagrała jeden mecz z Sofią Kenin i tam po dwóch tiebreakach była w stanie dopiero wygrać Rybakina, także też niespecjalnie przekonująco. Dzisiaj też będzie grała mecz na równi właśnie z Igą Świątek, także zobaczymy. Natomiast te dwie rywalki, oczywiście, to tylko pierwsze mecze. Obie zagrały po jednym meczu. Iga też. Trudno oferować wiele wyroków po jednym rozegranym meczu. Natomiast Iga wydaje się na razie zdecydowanie najmocniejsza. Pokazała się z najlepszej strony ze całej drabinki po tych pierwszych meczach. W drugiej rundzie, no bo pierwszej wolny los, a natomiast jednak jest to bardzo dobry rezultat i zobaczymy jak Hubert Hurkacz, jeżeli chodzi o warunki, właśnie te wolniejsze warunki, no to tutaj niestety już troszkę gorzej dla Huberta, natomiast Tunipol też raczej powinien odczuć to w ten negatywny sposób, on też radzi sobie dobrze na szybszych nawierzchniach. Podobnie kolejny Felix Ojeda-Leysin, myślę, że Carlos Alcaraz to jest taki zawodnik, który może naprawdę czerpać z tego, że to jest hard, z drugiej strony trochę wolniejszy, także chyba skrojone warunki pod Hiszpana, natomiast co się okaże, jak skończą i Hurkacz, i Świątek, kto wygra w tych turniejach, no to tego się dowiemy na przestrzeni całego tygodnia. Natomiast jeżeli chodzi o ten tydzień, to by było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału i trzymajmy kciuki za Polaków. Niech Hubert i Iga zawalczą i naprawdę, żebyśmy widzieli się tego sobie i Wam życzę, żebyśmy widzieli się we wspaniałych nastrojach właśnie w przyszłym tygodniu. Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia już wkrótce. Cześć!